Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na kanale, w którym to zaprezentujemy starą, ale odświeżoną talię Nilfgaardu, taktyczny Ardal. Dzisiaj graliśmy nią na streamku i tak jak obiecałem, wrzucam na kanał. Sami zresztą o to prosiliście, ponieważ zauważyliście, dobrze nią szło, także wrzucam. Najpierw zagramy dwie partyjki, a potem omówimy. Talion w ogóle, którą dawno miałem, kiedyś podobno się pojawiła na kanale. Aczkolwiek troszkę ją zmieniłem, bo wiadomo, koszty werbunku poszczególnych kart uległy zmianie. Że troszkę ją zmieniłem. I robiłem nią zadanie na podróży, na zagranie kart taktyki oraz tam ukończenie rozgrywek Nilfgaardem. Jako, że całkiem bardzo dobrze się było, także postanowiłem, że ją wrzucę na kanał. A nie! Właśnie. Tak szybko, nie tak szybko. Trudno. Nerwujące to jest. Zawsze jeśli masz Nilfgaard. Nie będą. To jest. Nie wiem, co mi wyciągnie. Chyba tak, chyba i tak to zagram. Jak na coś nie mamy kontrować tego. Mam, ale w talii mam to bójstwo. Wypróbujmy naszą star. Okej, jakby nie ufu, to akurat pod swer samą cel. Jakby nie zużył. Przyjmij nasze ofiary. Nie, nie zużył rozkazu. Oto. To spam swers. Jazda, do roboty, Hammer. Tak. Czy my chcemy zużyć? Może, że będzie ją zabijał. A zwłaszcza, że na pewno nie będziemy grać długiej rundy, więc myślę, że się opłaca. Nasze tarcze są murem! Nie dawać im że się opłaca ten wzmocnienia. A tak średnio. Dajmy bloka. Mało kto zapuszcza się do naszego lasu. Bo to mogę w sumie z kart wyciągnąć, nie mam aż takich dobrych kart, żeby to zostawiać na rundę trzecią wszystko. Więc nie ma problemu, wiadomo, Damien czy Skellen muszą być. A i test lojalności, owszem też. Glenis w sumie też, więc tak naprawdę jeszcze dwie karty mogę zagrać maksymalnie. Jeżeli już nie będziemy tego ciągnąć. Cisza. Z jego strony rozważa, czy grać, czy nie. Chyba nie grał. Od Arianu, papa. Umiejętność trzeba zostawić. Na bank się pojawi Tejdagu. A nie, jednak pasuje. Dobra, skoro tak, no to. Tak. Kasik. No i dobrze, kontroluję rundę drugą. To jest bardzo dobrą wiadomością dla mnie. Nie będzie żadnego wyciągania nie z kart. Jedynym problemem to będzie umieszczenie obrońcy, bo podejrzewam, że jest niemal pewne, że ten obrońca będzie
będzie oczyszczony przez kremistę. Dobre karty. Dobre karty. A co jeszcze zostało? Helgi nie mam. Horna nie mam, więc tak naprawdę tamte karty też potrzebuję. Ale oczyszczenie czuję, że mi się tu przyda, bo będzie grany obrońca. Według mnie będzie. Nie zamierzam ryzykować. Więc może pasik. I spróbujemy jeszcze dobrać Kohorna przynajmniej. Kohorn, dekret i felgę. A wiadomo, im więcej złotych dobierzemy, tym lepiej. Dwie maksymalnie mogą mi dojść. Ale nawet jak Bonhart będzie, to też nieźle. Może mieć dużo value na kartach. Na pewno będzie miał choćby na dowódcy 11. Więc Bonhart już ma 14 punktów do zrobienia. Się opłaca. Nie się opłaca tak. Okej, Bonhart jest. No to może już teraz pomogło trochę. No dobra, ten jest teraz całkiem spoko. Pomijając Kohorna, Helgę. Dobra, jeszcze jest narada, więc w razie co możemy tym próbować. Jedynie się boję, że ten obrońca padnie. A jak obrońca padnie, to będziemy mógł mieć dostęp do Damiena. Który następny? Który dość odważny? To nie jest problem. Wyczytałam ten ruch z lotu ptaków. Tak jak mówiłem, że siądzie obrońca. Się nie myliłem. Prawie. Już dalej. Pochyl głowę przed modrą Freją. Na razie się tym może nie będę przejmował. To na to wiadomo, że jakaś opcja, żeby on obijał przymierze stali. To będzie potem pancerz zyskiwać. Na razie zostawmy to. Zagrajmy obrońcę i zobaczmy i się przekonamy, czy jest tam ten gremista, czy go nie ma. Jeśli jest, no to jak najdłużej bym tego Damiena musiał utrzymać na ręce. O! Teraz? Może ta góra nie ma? Spodziewałem się szczerze powiedziawszy, że będzie Dagur grany, ale... Chciał się mimo wszystko chciał zniszczyć tego obrońcę. Może przewidywał, że będzie Damien grany. No nieźle mu poszło. Zwycięstwo albo śmierć. A dobra, uszuł to. Póki raz tego nie zagra. Okej, okay, no to jest. To jest jednak dosyć problematyczna karta. Nie wiem nawet. Czyli nie powinienem wziąć mu. Chyba nawet tak. To jest problematyczna karta, żeby mu ją pozostawiać. Spróbujmy na radę. Leutnant Flaut poprowadzi rekonesans. On i wy. Wy. Kurde. Dajmy Kohorna. Nic nas nie powstrzyma. Szybko, tak. Sugerowałbym upuścić nieco krwi. Tak. No że. Tam nie było kapłana, nie? Tak szybko zrobiłem to. Nie, kulka, tylko ty. Gdybym miał kapłana, bym wykorzystał tego kapłana tego smoka żółwia, ale. To jest też spoko ten drakar. Chciałem przez chwilę obija się go obrońcę.
A ja to pewnie wyrzucił coś pomiędzy nich, więc... Napełnij nas gniew. Troszkę bez sensu. Okej, okay, fajnie. Użyjemy starale tutaj pewnie, ale to jeszcze poczekamy chwilę. Dobra, no to Helga. On to będzie jeszcze grał, kurde, to jest bardzo, bardzo nurtujące dla mnie. Mogłeś to w cokolwiek, a poszło Helga. Że jeszcze jakąś kontrolę? W sumie mogę to zabić. To ma się buffować jeszcze bardziej. Chyba że jakąś Iris nam się uda z testu wyciągnąć. Ale to muszę tyle nagrać teraz. Chociaż dla mnie najlepiej. Dla mnie nie ma celu i to jest trochę to niefajna sprawa. Teoretycznie to już ma cel. Ale Menda będzie kontrowała na pewno. Zakład. Wyciąg z Giga Skorpiona tam gdzieś jest. Że puścimy test lojalności. A skrę najwyżej potem dogramy. Strzału nie ma. Żeby obijała tego. Że tak zrobimy. Po prawej stronie obija. Chyba tak. Żyjemy, by służyć jemu. Tak. Zanim buffuje mi tą jednostkę. Chcę Skelena teraz puścić. Skelen Damien. Mógłbym sobie odwrotnie, ale... Bogowie, ani chwili spokoju. Zabiję sobie na górę? Dziwne. Dobra, niech idzie skalę. Co trzeba zrobić? To, że będzie wygrana nasza. A jeszcze może dzik tu siąść, to jest niewykluczone. Może też być bardzo giga skorpiona być. I zabiję skalę, no. Jeszcze ma na pewno. Widział, że nie kontrowałem da góra, więc się o niego nie martwił. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Nic szczególnego nie gra. Przyjmij nasze ofiary. Zabił go. Dziwne. Dobra. Amen. Nie, mimo wszystko. Aha. No raczej nie miał szans, czy bym zagrał obrońcę czy Morkwarga, no to był pozamiatany, nie? Jeszcze Bonhart by tu wjadł za konkretne punkty. No akurat to było bardzo easy dla nas. Zagram jeszcze raz. Mówię, że źle, że łatwo poszło. O to chodzi. Ale bywają przeciwnicy trochę bardziej wymagający na tej talii. Zwłaszcza Skoja na tej kartach natury, to jest dosyć mocno. Co tym razem? No w Skellige. Jak ja mam wam tu dobrze przedstawić talię? Damy drugi raz na tą umiejętność. Ale może przeciwnik będzie bardziej ogarnięty. Może lepszą talię ma też prawie raz, dwa, trzy, cztery, 8 foton.
Ale mimo wszystko my to za 7. Owo, no to jednego. A, nie ma show w tych kartach. Może nie będziemy długo tego ciągnąć. Znaczy tego na razie nie. To powinien też wymienić. Mniejsza. Źle zrobiłem, że wymieniłem. Tą ostatnie przygotowania za. A nie to. Wiecuję ci szybką śmierć. Ale okej. Mocniego? Generalnie najlepiej byłoby to zabić. W sumie. Wystawię dywizję, ale on mi ją obije i tak naprawdę ten punkt i tak stracę. I zabić. Widzę, że tu może być coś innego grane. Może być ciekawie mimo wszystko. Niby ta sama objętność, ale... No i Rembacze, co? Których w poprzedniej gierce nie widzieliśmy. Ciekawe, co też wpadło w ręce. Odblokujmy. Drugi. Tak, szaleć to szaleć, co? Dwóch na raz. Powiedziałeś, że te 7 punktów. Da, góry jeszcze? A, dawać mi już to pisa. Ja pierniczę. Spoko, co mi szkodzi grać, ja nie mogę, nie ma co się przerażać. Alherzer. Dwa punkty obrażeń. Cześć. Zatałem mimo wszystko. No dobra, no najwyżej wygra tą rundę. Jestem w szoku, że aż taki kart schodzi. Znaczy Rembacze jeszcze ok, ale Dagur już tak na pierwszą rundę. No chyba, że było go... Posłabieństwo będzie miał, to chyba. A wtedy mógłby go sobie prosić. Tak może być. Serio? Dobra, to pasuje. Nie wyrobimy tego tempa, który nam narzucił. Uważać. Ale dobra, mam dostęp w razie co do Ancreta. Do cmentarza. Dobrze. I tu taki moment, że no nic się nie chce wymienić. Jest bardzo dobrze. To nie wiem co bym zagrał w razie co z Kohorna, znaczy Kohorna dekret, ale co z dekretu? Czy Bonharta? Zobaczymy. Jeszcze na razie nie będziemy się śpieszyć. Możliwe, że Bonhart. No i zobaczymy, czy on to w ogóle będzie grał. Możliwe, że sobie najpierw zagramy Rembacza. Złożymy tej, która jest dziewicą. A wielką mowa, pewnie Rembacz. Jednego ma na szczęście. Nie, ten.
a niech cię Myrcho pochłonie. Dobra, no to my sobie miałem rębacza. Okej. A mogłem go naprzód sobie grać. Wyszłem aż trochę. Ale zobaczymy, czy gra tą rundę. Jeśli gra, no to wiadomo, musimy inaczej wydrożyć Plyon. Broń cenny prawdopodobnie będziemy musieli zagrać. Będziemy walczyć do ostatniej kropli krwi! Mocno. Zagranie obrońcy wiąże się z tym, że on to może spasować. I tak będę musiał kartę dograć. No ale trudno, trudno, musimy tak zrobić. Tego tutaj puścić. No jeśli będzie grał, no to nawet dobrze teraz, bo skoro już obrońcę puściłem, to nie chciałbym, żeby się zmarnował. To, że jeśli skontruje obrońcę, przez oczyszczenie. Niech bogini chroni cię od złego. Serio? To nie może da góra swoje? Jeśli noska skryje swoje. Może, ale czemu? Troszkę jestem. Janusz. No dobra, może wykorzystaj by Damiana. Miejmy ją. To. Ma to swoje plusy i minusy. On spasuje wówczas. A ja będę zmuszony i tak zagrać kartę. Są punkty, które mi się nie wrócą. Ale w innym przypadku. Czujność jest. W innym przypadku ten Damian może nie przeżyć. Wiadomo, mogłem ją przejąć i zyskać kartę przewagi. No, czy kartę przewagi mam w tej chwili, ale zyskać mając większe punkty kartę przewagi. Ale nie chciałem, bo i tak bym musiał tego Damiana odpalić, tak. A to było totalnie bez sensu akurat. Okej. Ale zużył ją. Teraz nas tu tak naprawdę do niczego, więc może weźmiemy tego pana. Bo jednak Damiana palimy oczywiście. Chłopie, po tak bym tego nie zrobił. Glinis, można poczekać. Dajemy na radę. Wojny się wygrywa dyscypliną, panowie. Sekret. Cholera. Cholera. Jedynie w grubą Helgę. Chyba tak muszę zrobić. Mówię niepotrzebnie, ten dekret mogłem czynić słabszym grać. Ale też nie wiadomo, kiedy on będzie planował pasować. Właśnie teraz. O właśnie. Troszkę jednak zmarnowane punkty z mojej strony. Mam kartę przewagi. Ale że jedną umiejętność dowódcy zniszczyłem. Wiadomo, jeszcze raz mogę użyć. Harta dobrze byłoby dobrać. Kalendarz niestety. Niestety. Troszkę nie siadło. Dobrze, mam trochę kontroli poprzez te skrytobójstwo. Na ich glini sobie rzucimy. Chyba nawet od niej zacznę. Tutaj by się odpali asymilacja w razie gdyby przeżyła, chyba że nie przeżyje. Mam kciuki za, że przeżyje. Dobra, mamy tylko w sumie ostatnie przygotowania do zagrania z Kohorna, więc trochę wyszał. Ajajaj. Nie przeżyła. A
Może dajmy te ostatnie przygotowania w siebie. Sprytny manewr. Lojne swójny chame. O! Jednak ma dobro coś. Dobro coś. Dobra, zabijmy to. Chyba, że... Nie, nie odpalił to. Zabijmy to. Tego też zaraz. Niestety nie mam harta, więc nie mogę dopuszczać zbytnio do tego, żeby mu się jednostki za bardzo tam wzmacniały. Znaczy, rębacz i tak do 10 maksymalnie, ale zawsze o 5 mówię się, żeby wszystko wzmocnić. To dużo. O, całe szczęście, że teraz to użył. Niech schodzi z takiej karty. Kurczę, skrytobójstwo. Z chęcią bym puścił, ale... Żeby to zdrada miała jakiś cel. Może poczekamy. Cztery. Drogą jednostkę silenia, więc już po jej siły bazowej. To wychodzi na to. Bez szału. Dowódcę trzymamy na raczej na koniec. Byle skelet przeżył, no to jest dosyć bardzo, dosyć kluczowe. Powiedział najważniejsze tutaj. Tego zależy być czy nie być. No chyba. Teraz poleci z punktami trochę. I ustawił go obok. W sumie to i tak byłby mizerny cel. Zobaczmy co on wciągnie. Okej. Okay. Aż się prosi, żeby go zabić, ale jednak nie mogę to uczynić. No, mogę test lojalności puścić, ale to bym musiał kolejnego skrena puścić. Kolejności chciałbym powiedzieć. No dobra, dajmy ten teście chyba. Po co? Teście. Mamy tego pana. Jakby zabił tego, byłoby spoko. Rębacz. Dobra, dajmy rębacza. Zależy gdzie rzuci teraz. Znaczy nie, Skellen musi iść na pewno. Mocniej. Dobra, tu ładnie siądzie. Daleki zasięg. No miejmy nadzieję, że przeżyje ten Skellen. Ewolucja jest kwestią czasu. To jest bardzo ważne. Przeżył. Wielkim bólem, ale przeżył. Lecimy. Co to ma być? Dobra, ten pan chyba. Bez szału też, szczerze powiedziawszy, nam dobrał. Raz mój miecz ściął trzy głowy za jednym ciosem. No i teraz tak.
Za 5 uderzymy w tego i... Oj, chyba, że obstawi go, no to będzie lipa. Nie, ale wzmocni. Troszkę tu... na się pogmatwą. Nie przejmiemy. Dobra, tak zrobimy. Już po nie. Wygrana. Udało się, udało się. O, co tam nie zrobiłem? Ja? Odpalę, bo za chwilę, żebym nie zapomniał. To jest dosyć trudne zadanie. Czy teraz zadanie dzienne wykonać? Może nie tyle trudne, co długie, bo 3 dni. Jeśli nie mam kumulacji żadnej. Więc dobra, omówienie talii. Wróćmy do omówienia. Już większość pewnie omówiłem w trakcie gry. To mimo wszystko podsumujemy. No Damien to jest, powiedziałbym, najważniejsza karta. Największy karbunku. Damien jest właśnie w tym celu używany, aby 2 razy użyć umiejętność dowódcy, to już wiecie. Ale zawsze w rundzie 3. Bądź 2, jeżeli przeciwnik wciąga nas kart, nie? Nigdy w 1, bo to nie ma sensu. W ogóle staramy się nie używać zniewolenia w 1, no bo wystawiamy swojego największego asa z rękawa, jakim jest zniewolenie, ono nim wie. Ale to nam daje 12 punktów nawet. Warto te 12 punktów zachowywać na rundę 3, która jest zazwyczaj kluczową. I Damian wiadomo, drugi raz podwaja tę umiejętność. Całkiem fajnie. Daje nam to duże pole do popisu. No dekret, żeby wyciągnąć jedną z tych właśnie kluczowych kart. Jedną z, bo Damian nie jest jedyną. Również jest Skellen bardzo ważną kartą. Druga najważniejsza karta w talii, bym powiedział. Bo pozwala podwoić test lojalności, no czasami coś innego, czasami nawet sam dekret można podwoić, albo zdradę, jeżeli jest dobry cel, oczywiście. No ogólnie pod test głównie, bo testik, jak wiecie, tworzy kartę stali z ręki, znaczy stali przeciwnika. Wiadomo, teraz bez strzału stworzył 2 brązy, chyba że i złote, są fajne jakieś konkretne. Więc to jest raz, a dwa, że podwójny teścik, no to również podwójna asymilacja, ale o tym zaraz. Bonhart, no niszczenie jakiegoś jednostki z dużym value. No tu szkoda, że go nie było, bo też by miał cel, ale wyszło, udało się bez niego. Fion właśnie jest... Początkowo rozkminiałem, czy grać go pod Skellena, czy Damiena, ale zdecydowałem, że ważniejszy jest Damien i że trzeba grać na pierwszą linię pod Damiena. Jeżeli on w ciągu pierwszej tury od wyrzucenia Fiona nie skontruje go poprzez oczyszczenie, zniszczenie bądź na kiwie w jakiś sposób, no to wtedy jak puścimy Damiena, no to mamy niemal 100% pewności, że ten Damien się odpali. No o teści go powiedzieliśmy, narada wojenna, no to pod wyciąganie się z kart, no i taktyka przede wszystkim. Helga, też bardzo fajny silniczek. Trochę mi brakowało w rundzie 3. Bo wiadomo, moglibyśmy sobie obijać jednostki przeciwnika i tym samym na przykład sobie ustawić jakąś jednostkę, żeby miała 6 punktów siły i wtedy ją zniewolić. Więc byłoby dużo łatwiej. No ale nie tylko pod to, no bo na przykład na symbiozie można te driady z 2 niszczyć. Ma bardzo wiele zastosowań. Ale to już zostawiam waszej ocenie. No Swersik, kolejne przechwytywanie. Właśnie Swersik, a nie ma tutaj tej amnestii, czy jak to się tam zwie. A to z tego względu, że talia była składana już kiedyś i większość karty jest jeszcze sprzed dodatków w niej. O ile nie wszystkie, nawet nie teraz nie rozkminiać nie będę. I to wystarczy, żeby sobie z nią dobrze radzić. A Swers mimo wszystko jest, robi to samo co Amnestia. Faktem nie wzmacnia karty o 2. Ale jednak ma 3 punkty siły. I to tak w sumie jest
Przydaje się, przydaje. Zwłaszcza jak ma się Helgę na ręce, no bo tak tam są sobie te 3 punkty siły, no to raczej nic konkretnego, nic dobrego nie przejmiemy. Jak już obijemy jakąś piątkę na przykład do 3, czy tam 7, no to jest fajniej. Może być to naprawdę dobra karta. No lecimy dalej, Misza. Mennu Cohorn, właśnie wyciągnięcie taktyki. Tu mamy bardzo duże pole do popisu. Od dekretu przez test, po nawet takie badziewie jak grałem ostatnie przygotowania. Zdrada, też dobra karta. Co widzieliście? Cóż tu dużo mówić. Glinis, właśnie Glinis jest tutaj jest asymilacją 2, czyli o 2 punkty się wzmacnia za każdą kartę, którą zagramy, a która nie jest w naszej początkowej talii. No czyli właśnie tak jak mówiłem, ona pod teścik wchodzi idealnie, podwójny teścik, bo wtedy o 4 punkty się wzmacnia. No, terapia eksperymentalna to jest raz, że taktyka, a dwa, że można również wykorzystać asymilację dzięki temu. Poselstwo też asymilacja i taktyka jednocześnie. Krytobójstwo, fajna kontra za 6 punktów, no ile jednostka jest sama wszędzie, jeżeli ma sąsiada, no to 5 i bądź 4 minimum. Dywizja Benedal, też fajne punkty wchodzą za 5 prowizji, zazwyczaj jest tak w okolicach 8 punktów bym powiedział, ale bywa, że może być wejść za 9, 10 nawet. No i jak już to zazwyczaj właśnie w rundzie pierwszej go gram na pierwszego strzała takiego, żeby trochę uciec przeciwnikowi, tym bardziej jeżeli to ja zaczynam, żeby trochę odrobić te punkty, by móc później swobodnie spasować, żebym dogonił. Zarska wieżczka, no to asymilacja, no i oczyszcza jednocześnie, więc przydaje się na wrogich obrońców. Turniej rycerski, ostatnie przygotowania, no to już raczej takie zapychacze, żeby taktyka była w ogóle, nie mają jakiejś konkretniejszej tutaj funkcji. Przydaje mi się czasami, wiadomo, ostatnie przygotowania, nawet bardziej niż ten turniej, ale nie są jakieś warte omówienia. No i łowca van Mordelhemów, to bardziej pod blokadę tutaj go dałem. To jest tanim kosztem blokada, a blokada bywa przydatna i dobra. No i obrożan, to też jest dodatkowa blokada. Także idzie napsuć krwi przeciwnikowi tą talię. Zachęcam do wytestowania. Piszcie w komentarzach, jak tam sobie nią radzicie, jak wam idzie. No i mi bardzo dobrze. Większość wygrywam. W sumie odkąd nią gram, to miałem chyba dwie porażki na 11 gierek. Odkąd nią gram, grałem ją już kiedyś, ale teraz do podróży, tak jak wspomniałem, znów ją złożyłem, o właśnie po to zadanie. Złożyłem, ona była złożona, ale zmieniłem parę kart, tylko miałem wolne punkty na prowizji, także rozumiecie. No i jeśli się podobało, to zachęcam do subskrybowania kanału, bo co tydzień wrzucamy nową talię, że wyczekujcie kolejnej. No i zapraszam również do Gwent Areny. Też co tydzień jeden odcineczek będzie się pojawiał. No i na tyle, trzymajcie się, do zobaczenia na następnym odcinku. Hejka.